drodzy na kanale Hoch, czyli historyk o historii. Partnerzy dzisiejszego odcinka. Plus Edukacja, szkoły policjalne, licea dla dorosłych, oddziały Kalisz, Poznań, Wrocław. Księgarnia Kaliska, antykwariat i pracownia reklamowa New Art. Zapraszam na film. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam na lekcję klasę czwartą liceum i technikum. Temat: polskie podziemie niepodległościowe i opór społeczny. Temat, moi drodzy, bardzo kontrowersyjny. Zawsze to był temat kontrowersyjny i nadal jest. I chyba taki pozostanie. Ja już w paru filmach poruszałem problem podziemia niepodległościowego, żołnierzy wyklętych. Między innymi w zeszłym roku pojawił się film o lekcja o żołnierzach wyklętych dla klasy ósmej. I bodajże, jeżeli chodzi o recenzje książek historycznych, to też tam są dwie recenzje książek, które się tym problemem zajmują. Moi drodzy, ja zawsze staram się przedstawiać każde zagadnienie, nawet najbardziej kontrowersyjne, w sposób obiektywny. I tak też będzie dzisiaj. Zapraszam. Moi drodzy, najpierw tradycyjnie podstawa programowa, rozdział 55, proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce w latach 1944-1948, zakres podstawowy. Punkt czwarty. Uczeń omawia działalność opozycji legalnej oraz podziemia antykomunistycznego, w tym Narodowych Sił Zbrojnych NSZ, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość WiN, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego NZW. Punkt piąty. Uczeń charakteryzuje losy żołnierzy wyklętych niezłomnych. Punkt szósty. Uczeń opisuje represje sowieckiego i polskiego aparatu bezpieczeństwa, w tym obława augustowska. Dobrze. No to co, zaczynamy. Moi drodzy, zakres podstawowy, bo w tym temacie jest tylko zakres podstawowy. Od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od powstania polskiego podziemia niepodległościowego i zastanowimy się, co to jest podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej, bo można spotkać się z tym, że to podziemie niepodległościowe jest różnie nazywane. Występuje pod nazwą żołnierzy wyklętych, czy też żołnierzy niezłomnych, podziemia antykomunistycznego, czy też partyzantki antykomunistycznej. Moi drodzy, uczestnicy tych wydarzeń powojennych walczyli przeciwko NKWD, KBW, MO i UB. Ja później rozwinę te skróty. W większości walczyli również w czasie wojny i byli członkami ruchu oporu. Więc dla wielu ludzi wojna nie skończyła się w 1945 roku, tylko zmieniła się tylko okupacja. Zmienił się okupant z Niemców na Sowietów. No dobrze, od czego zaczęła się budowa tego podziemia? Znaczy, ona zaczęła się dużo wcześniej niż rozwiązanie Armii Krajowej. Natomiast stricte po formalnym rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 roku przez ostatniego komendanta Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka, widocznego na fotografii, rozpoczęła się jak gdyby budowa struktur tego podziemia niepodległościowego. Ale pytanie, dlaczego generał Okulicki rozwiązał struktury Armii Krajowej? Po pierwsze, moi drodzy, chciał uniknąć walk Armii Krajowej z Armią Czerwoną. Po drugie, chciał uchronić żołnierzy Armii Krajowej przed represjami Sowietów. Czy był tak naiwny i wierzył, że to się da osiągnąć? No nie wiem, ja bym go o to nie posądzał. Moi drodzy, jeżeli chodzi o generała Okulickiego, to istnieje takie podejrzenie, że mógł on współpracować z Sowietami lub w najlepszym wypadku zostać przez nich po prostu zmanipulowany. No dobrze, po likwidacji Armii Krajowej powstaje Ruch Oporu Armii Krajowej, ROAK. Ale moi drodzy, to nie była jedna organizacja. To było wiele lokalnych organizacji, które działały w latach 45-48, a powoływane były głównie przez byłych żołnierzy Armii Krajowej na terenie całego kraju i nawiązywały organizacje
w swojej tradycji do Armii Krajowej i do Polskiego Państwa Podziemnego. Ta nazwa, moi drodzy, ona pojawia się wśród organizacji, które wtedy powstawały, natomiast nie była to powszechna nazwa, tak? Oprócz tego istniała jeszcze silnie zakonspirowana organizacja NIE. Od słowa niepodległość ta organizacja, moi drodzy, działała od lipca 1944 roku do maja roku 1945. To miała być kadrowa organizacja, głęboko zakonspirowana, taka konspiracja w konspiracji, która miała prowadzić, kontynuować walkę o niepodległość Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej. Komendantem tej organizacji był generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, który, moi drodzy, przez to, że w lipcu 1944 roku został komendantem NIE, nie wziął udziału w powstaniu jako żołnierz, jako oficer sztabowy, tak? Tylko całe powstanie spędził w Warszawie jako cywil. W zasadzie działalność organizacji nie kończy się w marcu 1945 roku, kiedy generał Okulicki zostaje aresztowany przez Sowietów. Natomiast formalnie działalność organizacja NIE zakończyła dopiero w maju roku 1945. Jej miejsce zajmuje nowa organizacja, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, która będzie funkcjonowała dość krótko, bo tylko od maja do sierpnia 1945 roku, i to była organizacja, która powstała na bazie rozwiązanej Armii Krajowej. W zasadzie Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj miała ograniczyć się do zapewnienia bezpieczeństwa prześladowanym AK-owcom. Na czele tej delegatury stanął pułkownik Jan Rzepecki, o którym jeszcze będziemy tutaj mówić. No dobrze, w sierpniu 1945 roku komuniści ogłaszają pierwszą amnestię. Amnestia, moi drodzy, to jest po prostu darowanie win. I ta amnestia jest skierowana głównie właśnie do członków podziemia niepodległościowego, żeby skłonić ich do ujawnienia się, do wyjścia z konspiracji, do wyjścia z lasu, żeby rozbić to podziemie niepodległościowe, które wówczas w Polsce działa. Czy żołnierze korzystają z tej amnestii? Tak, moi drodzy, no, bardzo wielu z nich zgłasza się na posterunki Milicji Obywatelskiej, na posterunki UB, zdaje broń, spisuje swój życiorys i wraca do cywila. Ale nie wszyscy korzystają z tej amnestii. Część żołnierzy nie korzysta z tej amnestii i bardzo trafnie skwitował tę amnestię jeden z tych żołnierzy, major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, który powiedział tak: amnestia jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie. I on, moi drodzy, był jednym z tych, którzy nie skorzystali z tej amnestii. No dobrze, moi drodzy, ale co skłaniało tych, którzy skorzystali z tej amnestii, do skorzystania z niej? Ano, moi drodzy, rozkręcający się terror komunistów. Otóż w Moskwie w czerwcu 1945 roku odbył się proces 16, czyli proces porwanych do Moskwy przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, w tym również generała Leopolda Okulickiego, którego widzicie tutaj na fotografii. Do tego, moi drodzy, piorunujące wrażenie zrobiła na tych żołnierzach obława augustowska, czyli działania podjęte przeciwko podziemiu niepodległościowemu w lipcu 1945 roku. Były to działania, moi drodzy, które doprowadziły do aresztowania i rozstrzelania od 2 do 7 tysięcy ludzi. Nie znamy dokładnych danych. Ta obława doprowadziła też do deportacji około 600 osób do Związku Radzieckiego. Moi drodzy, miejsca, w których dokonywano pochówków ofiar tej obławy augustowskiej, a które to miejsca znajdują się na terenie Polski, one są monitorowane i ekshumowane. Natomiast o wiele więcej miejsc znajduje się po stronie białoruskiej. I niestety do tych miejsc Instytut Pamięci Narodowej nie ma dostępu. I myślę, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, dopóki rządzi Białorusią Łukaszenko, to nie będziemy mieli dostępu do miejsc kaźni, które urządzano
właśnie po stronie białoruskiej. Moi drodzy, ten terror komunistów rozkręcał się cały czas, dlatego też ci ludzie korzystali z tej amnestii, tym bardziej, że ten terror rozkręcał się na mocy bezprawnego układu, jaki został zawarty pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Związkiem Radzieckim. I ten układ mówił o tym, że w czasie wojny władzę w Polsce sprawuje Stalin, a radzieckie sądy sądzą Polaków według radzieckiego prawa. No dobrze, działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. WiN. Moi drodzy, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość powstało w 1945 roku, we wrześniu, po tym jak już było widać, że ta amnestia no, wcale nie została ogłoszona w tym celu, w jakim zazwyczaj się ogłasza amnestię, tylko chodziło o rozbicie podziemia niepodległościowego. WiN istniał do 1952 roku. Była to organizacja antykomunistyczna, cywilno-wojskowa, została zbudowana z pozostałości rozwiązanej w sierpniu Delegatury Sił Zbrojnych. Komendantem WiN-u był pułkownik Jan Rzepecki, a główny cel WiN-u był taki, żeby przerodzić się w przyszłości w partię polityczną, działać politycznie i wygasić działalność zbrojną, czyli jak to komuniści mówili, rozładować lasy. Dowódcy obszarów dawnej Delegatury Sił Zbrojnych zostali prezesami obszarów WiN. Moi drodzy, WiN w 1945 roku, na koniec 1945 roku, był największą i najlepiej zorganizowaną, najlepiej działającą organizacją polakowską. Natomiast jesienią 1947 roku WiN został rozbity aresztowaniami. Wtedy między innymi został aresztowany komendant 4. Komendy WiN, podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, który, moi drodzy, 1 marca 1951 roku został stracony. Dlatego też na pamiątkę śmierci pułkownika Cieplińskiego właśnie dzień 1 marca ustalono jako Święto Żołnierzy Wyklętych, a dokładnie jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. No dobrze, ale czy te aresztowania, czy ta kara śmierci na pułkowniku Cieplińskim zakończyła działalność WiN-u? No nie zupełnie, moi drodzy. Otóż pojawiła się wkrótce piąta komenda WiN. Na czele tej piątej komendy stał niejaki Józef Kowalski, pseudonim Kos. Tyle tylko, że to była postać wymyślona i pod tę postać podszywały się trzy osoby. Major UB Henryk Wędrowski, Leon Łapiński, prawdopodobnie, moi drodzy, też oficer Urzędu Bezpieczeństwa i dawny akowiec kapitan Franciszek Abraszewski, który został zwerbowany przez UB. Zresztą wracając do majora Wędrowskiego, on też był akowcem, tak? Tyle tylko, że od prawdopodobnie 1941 roku był też agentem sowieckim. No i moi drodzy, ta piąta komenda WiN, fałszywa, nadzorowana przez UB, działa sobie do 1952 roku. No i wyłapuje, moi drodzy, tych członków WiN-u, których nie udało się aresztować w 1947 roku. Czołowi dowódcy oddziałów partyzanckich WiN. Moi drodzy, ja tutaj nie będę jakoś szeroko mówił o tych ludziach, ponieważ to nie ma tego w podstawie programowej. Opowiem tylko takie najważniejsze, ciekawe, najbardziej ciekawe rzeczy. Od kogo zaczniemy? Zaczniemy od majora, obecnie pułkownika cichociemnego Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora, moi drodzy. Harcerz przedwojenny, skoczek, czyli cichociemny, który skoczył na spadochronie po przeszkoleniu w Anglii. W 1947 roku został aresztowany. Po brutalnym, bardzo brutalnym śledztwie w 1948 roku został skazany na siedmiokrotną karę śmierci. Moi drodzy, został stracony w 1949 roku w wieku 30 lat. W 2013 roku odnaleziono jego zwłoki i doszło do oficjalnego pogrzebu. Kapitan Zdzisław Broński, Uskok, moi drodzy, żołnierz przedwojenny,
Zdradzony został przez swojego zastępcę. Oczywiście do tej zdrady doszło po torturach stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Popełnił samobójstwo w momencie, kiedy okazało się, że został otoczony przez oddziały UB, MO i KBW. Wysadził się granatem. Miał 37 lat. Miejsce pochówku do dnia dzisiejszego nieznane. Major Marian Bernaciak, pseudonim Orlik, moi drodzy, również żołnierz przedwojenny. W 1939 roku krótko był w niewoli radzieckiej i całe szczęście z tej niewoli uciekł. Wpadł, moi drodzy, w zasadzkę w 1946 roku. Został 2 razy ranny i również popełnił samobójstwo. Miał 29 lat. Miejsce pochówku nieznane. Podporucznik Edward Taraszkiewicz, pseudonim Żelazny, moi drodzy, urodzony w Niemczech. Robotnik przymusowy w III Rzeszy. Po powrocie z tych robót przymusowych angażuje się w podziemie niepodległościowe. Ginie, moi drodzy, próbując wyrwać się z okrążenia nad Bugiem w 1951 roku. Ma 30 lat. Miejsce pochówku, moi drodzy, nieznane, chociaż w 2007 roku tam pojawiły się jakieś sygnały o prawdopodobnym miejscu pochówku, ale nie przeprowadzono wówczas badań. Czy te badania zostały przeprowadzone, nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Kolejna osoba to porucznik Leon Taraszkiewicz Jastrząb, brat Edwarda. Również urodzony w Niemczech, moi drodzy, również robotnik przymusowy w III Rzeszy, ale on z tych robót przymusowych w 1942 ucieka. Od 1942 do 1945 jest w partyzantce radzieckiej, nie, żeby było ciekawiej. Natomiast później zostaje aresztowany przez UB. Tam mu proponowano, żeby został komendantem UB, ale odmówił. Ucieka z obozu NKWD i schodzi do podziemia. Zostaje, moi drodzy, ranny jednej z potyczek w 1947 roku. W wieku 22 lat umiera. Miejsce pochówku to miejscowość, w której został ranny. No, tam jest podejrzenie, że został zastrzelony przez agenta UB ulokowanego w oddziale. Kolejna osoba to sierżant Józef Franczak, pseudonim Lalek, moi drodzy. Osoba chyba najbardziej znana z tego, że jest to jeden z najdłużej, nie najdłużej, ale jeden z najdłużej ukrywających się żołnierzy wyklętych, bo ukrywał się, moi drodzy, przez 18 lat. Z czego od mniej więcej 1947-1948 roku ukrywał się zazwyczaj w pojedynkę. Dopiero w 1963 roku został otoczony przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa i zginął. Miał 45 lat. Miejsce pochówku jest znane, ale oficjalny pogrzeb odbył się dopiero w 2015 roku. I ostatnia osoba, chorąży Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, moi drodzy, może niezbyt znana postać, może nie dowódca samodzielny, ale za to człowiek, który ukrywał się najdłużej, bo 27 lat. Od 1955 roku do 1982, gdzie zmarł, moi drodzy, po tym jak prawdopodobnie postrzelił się w nogę i w tę ranę wdała się gangrena. Został pochowany w konspiracji, no bo był to jeszcze okres stanu wojennego. Miał 67 lat. Ekshumacja, moi drodzy, i oficjalny pogrzeb odbyły się w 2017 roku. Moi drodzy, podziemie narodowe, NSZ, czyli Narodowe Siły Zbrojne, i NZW, czyli Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Moi drodzy, Narodowe Siły Zbrojne powstały w roku 1942 i działały do roku 1947. Była to konspiracyjna organizacja obozu narodowego, czyli dawnego przedwojennego Stronnictwa Narodowego. W czasie wojny NSZ walczył zarówno z Niemcami, jak i z partyzantką radziecką, jak i z partyzantką polską komunistyczną, z Gwardią Ludową i Armią Ludową. A po wojnie brał udział w powstaniu antykomunistycznym, walczył z Armią Czerwoną, z NKWD, z UB, z MO, KBW, Ludowym Wojskiem Polskim, ale również zdarzało się, że walczył z oddziałami WiN-u,
czy innych organizacji poakowskich. Kres powojennej działalności Narodowych Sił Zbrojnych przypada w 1947 roku, kiedy ostatni komendant NSZ-u, podporucznik Stanisław Kasznica, pseudonim Wąsal, został aresztowany przez organa bezpieczeństwa. Ale moi drodzy, kiedy omawiałem Polskie Państwo Podziemne, tam wspominałem o tym, że ta organizacja zbrojna wywodząca się z obozu narodowego nie była jednolita. Ona się bardzo często dzieliła. Część żołnierzy NSZ nie uznała scalenia z Armią Krajową. Oni utworzyli swoją organizację. I moi drodzy, w tym okresie powojennym nadal trwa ten podział w podziemiu narodowym. Otóż istnieje druga organizacja podziemia narodowego, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NZW. Organizacja, która istnieje w latach 44-56. NZW najwięcej akcji zbrojnych podejmowała przeciwko Urzędowi Bezpieczeństwa, przeciwko oddziałom UB, przeciwko oddziałom KBW, przeciwko milicjantom i również przeciwko NKWD. Najwięcej akcji zbrojnych przeprowadzono w latach 45-47. Moi drodzy, nie pokażę Wam tutaj żadnego komendanta NZW. Dlaczego? Dlatego, że oddziały NZW posiadały bardzo dużą niezależność. To wynikało bardzo często z tego, że poszczególni dowódcy mieli problem, żeby skontaktować się z centralą. Dlatego przyjęto właśnie taki sposób zarządzania, że każdy dowódca polowy miał bardzo dużą samodzielność. No to teraz kilka słów o czołowych dowódcach oddziałów partyzanckich NZW. Zaczniemy sobie od kapitana Romualda Reisa, pseudonim Bury, moi drodzy. Człowieka, który większość konspiracji wojennej spędził w Armii Krajowej, ale po wojnie przeszedł do NZW. Został aresztowany w 1948 roku, w 1949 skazano go na karę śmierci i w tym samym roku wykonano wyrok. Miał wówczas 36 lat, miejsce pochówku nieznane. Kolejna postać to kapitan Józef Zadzierski, pseudonim Wołyniak. Rzeczywiście nazwisko adekwatne do jego sposobu bycia, moi drodzy. Był to żołnierz konspiracji wrześniowej. Od samego początku w różnych organizacjach konspiracji narodowej. W 1944 roku tam miał krótki epizod, że był milicjantem, ale został aresztowany przez NKWD, uciekł z tego transportu. Później, moi drodzy, w 1946 roku został ranny w rękę, tam się wdała gangrena. No i w końcu w grudniu 1946 roku popełnił samobójstwo. W wieku 23 lat został pochowany w Tarnawcu. Ale jest to postać dość ciekawa z tego względu, że dowódcy, jego zwierzchnicy mieli bardzo ciężko nad nim zapanować. Nie pamiętam już, w którym to było roku, ale moi drodzy, była taka sytuacja, kiedy na jego terenie zjawił się jego bezpośredni przełożony i zaczął mu robić wymówki, zaczął go, no mówiąc po żołniersku, opieprzać po prostu. Zadzierski pobił go. Zacierski go po prostu pobił, wyzwał od najgorszych i kazał, mówiąc delikatnie, spieprzać. Więc był to człowiek, z którym były problemy. On miał problemy z dyscypliną. Kolejna postać to starszy sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój, który, moi drodzy, no był młodym człowiekiem. On do konspiracji dostał się troszeczkę przez przypadek. Służył w Ludowym Wojsku Polskim w momencie, kiedy dwóch pijanych żołnierzy sowieckich zamordowało jego brata. To spowodowało, że zdezerterował z bronią z jednostki i założył swój własny oddział, oddział NZW. Zginął, próbując wyrwać się z okrążenia w 1951 roku. Miał wtedy 26 lat, miejsce pochówku nieznane. I ostatnia postać, pułkownik Andrzej Kiszka, Dąb, jeden z nielicznych, którzy przeżyli, moi drodzy. Był jeden z tych, którzy skorzystali z drugiej amnestii z 1947 roku, ale zagrożony aresztowaniem powrócił do konspiracji.
Przez 9 lat, od 52 do 61, ukrywał się w pojedynkę na własną rękę w bunkrach leśnych. W 61 został przez Służbę Bezpieczeństwa aresztowany, skazany na 15 lat, ale odsiedział 10. Zmarł całkiem niedawno, no bo w roku 2017 w wieku 96 lat. No dobrze. Ale to podziemie narodowe to nie tylko NSZ i NZW, ale również pozostałość po partii politycznej przedwojennej, czyli po stronnictwie narodowym. I tu, moi drodzy, ciekawa rzecz. Wydawałoby się, że stronnictwo narodowe, działacze tej partii, prawicowcy z krwi i kości, no nie pójdą na współpracę z komunistami. A okazało się, że poszli. Jednym z tych, którzy poszli na współpracę z komunistami, był Bolesław Piasecki. Co ciekawe, Bolesław Piasecki to jest działacz skrajnie nacjonalistycznego obozu Wielkiej Polski i ONR Falanga, czyli obozu narodowo-radykalnego. I on poszedł na współpracę z komunistami, moi drodzy. Teraz tak, czym był ONR Falanga? No niektórzy mówią wprost, to byli polscy faszyści. Rzeczywiście, moi drodzy, była to organizacja, która bardzo mocno wzorowała się na faszyzmie włoskim. Pan Piasecki zrobił karierę w polityce w PRL-u, stworzył również, zorganizował taki ruch, jak to komuniści mówili, katolików społecznie postępowych. Ten ruch nazwano Stowarzyszeniem PAX. I o dziwo, to Stowarzyszenie PAX, moi drodzy, działało nawet jako koło poselskie, miało swoich posłów. Między innymi z tego stowarzyszenia PAX będzie się wywodziło bardzo wielu opozycjonistów z lat 70. i 80. Wojna partyzancka. Z kim toczono tę wojnę? Z kim to podziemie niepodległościowe toczyło wojnę? No z szeroko pojętym aparatem bezpieczeństwa. Z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, które powstało w 1945 roku, a na czele którego stał przedwojenny komunista Stanisław Radkiewicz. Z oddziałami Milicji Obywatelskiej, czyli MO, która zastąpiła przedwojenną Policję Państwową. Podziemie walczyło z Urzędem Bezpieczeństwa, czyli z UB, teoretycznie organizacją, która miała strzec państwa, ale praktycznie funkcjonariusze UB, no nie wszyscy, bo zdarzali się też porządni, ale była też grupa takich, którzy prześladowali ludzi przeciwnych nowej władzy. UB więziło, torturowało i rozstrzelało tysiące AK-owców i innych przeciwników komunizmu, przeciwników nowej władzy. Ta organizacja, moi drodzy, była współtworzona i nadzorowana przez NKWD. Powiem nawet więcej, ona została zbudowana na wzór NKWD. Kolejnym ogniwem aparatu bezpieczeństwa był Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, KBW. Oddziały wojskowe przeznaczone do walki z partyzantką antykomunistyczną, które podlegały Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, a nie Ministerstwu Obrony Narodowej. Były to, słuchajcie, tak zwane wojska wewnętrzne. W Związku Radzieckim NKWD posiadało swoje oddziały wojskowe i te oddziały nazywały się wojskami wewnętrznymi NKWD. W Polsce rolę takich wojsk wewnętrznych spełniały właśnie oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co ciekawe, moi drodzy, dowódcą Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego był generał Armii Czerwonej. No i wreszcie, moi drodzy, NKWD, czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR. Tak, moi drodzy, policja polityczna Związku Radzieckiego mogła bez przeszkód działać na terenie Polski. Tu macie takie zdjęcie, które pokazuje, jak bardzo często NKWDziści, ich oficerowie, a najczęściej żołnierze, zachowywali się w stosunku do ludności cywilnej i zaczepiali na przykład młode dziewczyny. Chociaż to nie była reguła, tak? Żeby nie generalizujmy, to nie była reguła, moi drodzy. No dobrze, a jak to podziemie niepodległościowe walczyło z tym aparatem bezpieczeństwa? No, po pierwsze, organizowano ataki na więzienia i obozy koncentracyjne i uwalniano z nich więźniów. Tak, moi drodzy, w dawnych obozach koncentracyjnych
przetrzymywano przeciwników nowej władzy. Głównie byli to przedstawiciele ruchu oporu z czasów wojny. Taki przypadek miał miejsce m.in. w obozie na Majdanku pod Lublinem. Tutaj mamy miejsce pamięci, bramę do więzienia w Kielcach, które zostało, moi drodzy, rozbite przez oddziały porucznika Antoniego Hedy Szarego i porucznika Stefana Bębińskiego Harnasia. Oprócz tego napadano na posterunki milicji obywatelskiej. Po lewej stronie macie zdjęcie posterunku MO w Boćkach, który został zajęty przez majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka, a po prawej stronie macie spalony budynek Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chrubieszowie, który został zajęty przez oddział Wacława Dąbrowskiego, pseudonim Azja Zwinu i, uwaga, Jewchena Sztendere Prirwej z UPA. Tak, moi drodzy, bywały takie przypadki, że lokalnie oddziały polskiego podziemia niepodległościowego współpracowały z oddziałami UPA. Tak, moi drodzy, lokalnie dochodziło do współpracy. Dowódcy tych oddziałów dochodzili do wniosku, że większym wrogiem dla nich są Sowieci niż Polacy, czy dla Polaków Ukraińcy. Do tego, moi drodzy, wykonywano wyroki śmierci. Na kim? Na milicjantach. Nie na wszystkich. Na tych, którzy zbyt gorliwie wspierali nową władzę. Wykonywano wyroki na członkach PPR, czyli Polskiej Partii Robotniczej. Ale znowu, czy na wszystkich? Nie. Tylko na tych, którzy zbyt gorliwie służyli nowej władzy. Wykonywano wyroki śmierci na pracownikach UB, na oficerach UB. I znów, na wszystkich? Zazwyczaj na wszystkich. Oddziały żołnierzy wyklętych nie miały litości dla ubeków. O ile milicjantów i żołnierzy puszczano wolno, o tyle oficerów UB zazwyczaj rozstrzeliwano. Do tego wykonywano też wyroki śmierci na donosicielach albo oficerach UB, którzy przenikali do oddziałów wyklętych po to, żeby rozsadzić je od środka, żeby je zdekonspirować. No i wreszcie, moi drodzy, obrona przed obławami, bo w latach 44 i 47 miało miejsce największe nasilenie walk, natomiast od 47 roku mamy do czynienia z szeroko zakrojonymi obławami, które urządzano w różnych obszarach kraju i w zasadzie od 47 roku walka z tymi obławami, zapobieganie tym obławom, moi drodzy, było głównym zajęciem tych oddziałów. W lutym 1947 roku komuniści ogłaszają drugą amnestię. Przypominam, że amnestia to jest darowanie win. Ta druga amnestia, moi drodzy, to była już agonia polskiego podziemia antykomunistycznego, niepodległościowego. Dlaczego? Druga amnestia spowodowała zwolnienie z więzień żołnierzy wyklętych, ale to nie znaczyło, że oni nie będą podlegali inwigilacji dalszej. Mimo to bardzo wielu z jeszcze działających żołnierzy postanowiło skorzystać z tej drugiej amnestii. Ja tu przytoczę tylko dwa przypadki. Kapitan Henryk Flamme, pseudonim Bartek, i major Jan Tabortowski, pseudonim Bruzda. Pierwszy, moi drodzy, zostaje zamordowany. Tak, pod koniec 1947 roku zostaje zamordowany przez pijanego milicjanta. Co ciekawe, ten milicjant nigdy nie poniesie odpowiedzialności za to, co zrobił. Oficjalnie odbył się proces, rzekomo trafił do więzienia, a nieoficjalnie został przeniesiony na drugi koniec Polski ze zmienionym nazwiskiem. Major Jan Tabortowski-Bruzda próbował ułożyć sobie życie, moi drodzy. Próbował nawet studiować, ale niestety szykany ze strony komunistów doprowadziły do tego, że w 1950 roku znowu schodzi do podziemia i ginie w 1954 roku. W latach 47-56 liczba walczących oddziałów spada bardzo mocno. W zasadzie, moi drodzy, możemy stwierdzić, że zaczyna się tak zwana partyzantka przetrwaniowa. Co to znaczy? To znaczy, że istnieją kilkuosobowe oddziały,
I głównym celem tych oddziałów jest przetrwanie. Czasami, moi drodzy, zdarzało się, że te oddziały były dwuosobowe albo nawet jednoosobowe. Czołowi dowódcy oddziałów partyzanckich. Moi drodzy, ważniejsze jest to, żeby mieć świadomość, że w całej tej grupie żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, byli różni ludzie. Byli tacy, którzy rzeczywiście wierzyli w to, że ta walka ma sens. Byli tacy, którzy stracili tę wiarę, ale byli też tacy, którzy byli zwykłymi bandytami. I trzeba mieć tego świadomość. Ja, moi drodzy, przez lata, w ciągu których zajmuję się historią, również tematem żołnierzy wyklętych, stworzyłem sobie taki podział żołnierzy wyklętych na grupy. Nie wiem, czy on jest doskonały. Prawdopodobnie nie jest doskonały, ale mnie odpowiada. Otóż podzieliłem ich sobie na trzy grupy. Pierwsza grupa to tak zwani ideowcy. To, moi drodzy, byli ci wszyscy, którzy wierzyli w to, że wybuchnie III wojna światowa pomiędzy Związkiem Radzieckim i Zachodem, a polska partyzantka odegra bardzo ważną rolę, ponieważ będzie działała na tyłach Armii Czerwonej. I ta grupa stanowiła większość wśród wyklętych w latach 45-47. Niestety od 1947 roku coraz więcej ideowców traciło wiarę w to, że ta wojna wybuchnie. Druga grupa to byli tak zwani realiści. Czyli ci wszyscy, którzy nie wierzyli, że wybuchnie III wojna światowa, bo wiedzieli, że Zachód nie będzie finansował kolejnej wojny. Większość z realistów ujawniła się w czasie amnestii w 1945 i 1947, ale duża część tych żołnierzy wróciła do konspiracji, bo byli szykanowani przez komunistów. I ta grupa stanowiła większość w latach 1947-56. Ale była jeszcze trzecia grupa. Trzecia grupa to byli pospolici bandyci. To byli ludzie, którzy szli do partyzantki antykomunistycznej z kilku powodów. Szli dlatego, że w okresie powojennym zapewniało to możliwość łatwego życia. Uczestnictwo w tej partyzantce antykomunistycznej, a właściwie inaczej samochodzenie z bronią, dawało możliwość szybkiego wzbogacenia się. I bardzo często ci ludzie wstępowali do tych oddziałów, żeby załatwić jakieś tam porachunki osobiste jeszcze z czasów wojny. Tak? Ta grupa, moi drodzy, istniała przez cały okres powojenny, przez cały okres działalności żołnierzy wyklętych, ale nigdy nie była zbyt duża. Chociaż największy wzrost tej grupy to są lata 45-47. Czyli ten okres bezpośrednio po wojnie. I moi drodzy, to jest bardzo ważne. Nie można generalizować w ocenie żołnierzy wyklętych i wrzucać ich wszystkich do jednego wora. Bo równie dobrze można by generalizować, oceniając każdą grupę społeczną, każdą grupę zawodową. Nie. Trzeba rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Major... Obecnie podpułkownik Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka. Przedwojenny żołnierz, moi drodzy, konspirator w Armii Krajowej, aresztowany w 1948 roku przez UB, w 1950 roku skazany na wielokrotną karę śmierci, bodajże na 14-krotną karę śmierci i został stracony w 1951 roku w wieku 41 lat. Miejsce pochówku Warszawa Powązki. Uroczysty pogrzeb, uroczysty pochówek odbył się w 2016 roku, kiedy odnaleziono szczątki majora Łupaszki. Kapitan, obecnie generał brygady Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, moi drodzy. Żołnierz września 1939 roku, z zawodu nauczyciel, stworzył, moi drodzy, swoją własną organizację konspiracyjną. Konspiracyjne Wojsko Polskie, KWP, które działało do 1947 roku, został, moi drodzy, zdradzony przez jednego ze swoich żołnierzy, który był jednocześnie agentem UB. Aresztowany w 1946, w tym samym roku skazany na karę śmierci i rozstrzelany w 1947 roku w wieku 37 lat. Miejsce pochówku nieznane. Taka ciekawostka, moi drodzy, Stanisław Sojczyński był związany z ruchem socjalistycznym przed wojną, więc
To nie jest tak, że żołnierze wyklęci to generalnie rekrutowali się gdzieś tam z tych środowisk prawicowych. Nie, absolutnie nic z tych rzeczy. Kolejna osoba to porucznik Józef Kuraś, pseudonim Ogień. Moi drodzy, partyzant z Podhala, człowiek, który w trakcie konspiracji był w różnych organizacjach konspiracyjnych, począwszy od Służby Zwycięstwa Polski przez Konfederację Tatrzańską, Armię Krajową, Bataliony Chłopskie i Armię Ludową. Po wojnie króciutko był komendantem Milicji Obywatelskiej w Nowym Targu, później komendantem UB w Nowym Targu, żeby skończyć jako żołnierz wyklęty w Armii Polskiej w kraju, organizacji, którą stworzył. W 1947 roku został otoczony przez UB, milicję i przez KBW i próbował popełnić samobójstwo. Nie udało mu się to, rannego aresztowano, przewieziono do szpitala w Nowym Targu i tam, moi drodzy, następnego dnia zmarł. To był dokładnie luty 1947 roku, miał wtedy 32 lata, miejsce pochówku nieznane. Co ciekawe, moi drodzy, miał bardzo traumatyczne przeżycia z okresu wojny, bo Niemcy spalili jego chałupę w Waxmundzie razem z żoną i synem. Kapitan Kazimierz Kamiński, pseudonim Huzar, przedwojenny żołnierz Wojska Polskiego, moi drodzy, w konspiracji powojennej od 1945 do 1953 roku. W 1952 aresztowany przez UB i w 1953 skazany na sześciokrotną karę śmierci. Też strzelany w 1953 roku w wieku 34 lat w Białymstoku. Miejsce pochówku nieznane. Moi drodzy, nie wszystkie postacie, które tu będę omawiał, to są dowódcy. Czasami są to ludzie, którzy byli tak luźno z konspiracją związani, albo nie pełnili funkcji dowódczych. I taką osobą jest sanitariuszka Danuta Siedzikówna Inka. Dziewczyna, która, słuchajcie, straciła ojca, który zmarł w sierpniu 1943 roku w Teheranie, bo ojciec został wywieziony przez Sowietów w roku bodajże 40. A matka została zamordowana przez gestapo również w tym samym 1943 roku. Ona, moi drodzy, współpracowała z Armią Krajową. Tam w 1945 została aresztowana przez NKWD. Tego konwoju NKWD została uwolniona przez ludzi majora Łupaszki. Została łączniczką w jego oddziale i sanitariuszką. W 1946 roku została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i skazana na karę śmierci. Co ciekawe, Bolesław Bierut odrzucił prośbę o ułaskawienie, natomiast Inka została stracona przez rozstrzelanie 6 dni przed swoimi 18 urodzinami. Co ciekawe, nawet według prawodawstwa PRL-u nie wolno było skazywać osób niepełnoletnich na karę śmierci, chyba że popełniły jakieś straszne przestępstwo. Ale nawet jeżeli 17-latka skazano na karę śmierci, to i tak wyrok śmierci powinien być wykonany, kiedy osiągnie pełnoletność. Ona miała 17 lat w chwili śmierci. Pochowana została w Gdańsku na cmentarzu garnizonowym. Oficjalny pogrzeb odbył się w 2016 roku, kiedy zidentyfikowano jej szczątki. Generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil. Moi drodzy, człowiek legenda, żołnierz Legionów Polskich, człowiek, który w trakcie II wojny światowej był dowódcą KEDYW-u, czyli kierownictwa dywersji. Każda akcja dywersyjna i partyzancka musiała mieć jego akceptację. Człowiek, który przez dwa lata, od 1945 do 1947 roku, nierozpoznany pod zmienionym nazwiskiem, był więziony w łagrze sowieckim na Uralu. Ujawnił się w 1948 roku. Przez dwa lata, moi drodzy, w jego sprawie się nic nie działo. Kiedy w 1950 roku zjawił się w rejonowej komendzie uzupełnień w Łodzi, żeby dowiedzieć się, czy coś ruszyło w jego sprawie, bo on ubiegał się o emeryturę. W momencie, kiedy wychodził z tej komendy uzupełnień, został aresztowany przez UB. UB próbowało go zwerbować jako swojego agenta. Nie ugiął się. W 1952 roku został skazany na karę śmierci przez powieszenie.
Wyrok został wykonany w 53 roku, miał wtedy 58 lat. Miejsce pochówku nadal nieznane, prawdopodobnie, moi drodzy, Warszawa Powązki, tak zwana kwatera EU, czyli łączka. No i wreszcie człowiek legenda, rotmistrz, według nomenklatury piechoty kapitan, obecnie pułkownik, Witold Pilecki, pseudonim Witold. Weteran wojny z bolszewikami, konspirator. W 40 roku, moi drodzy, pozwolił się aresztować gestapo, żeby trafić do Oświęcimia i tam przygotować raport dla komendy głównej na temat tego, co się dzieje w obozie. W kwietniu 43 ucieka z obozu. Walczy w Powstaniu Warszawskim, tam nawet zostanie ranny. Trafia do niewoli niemieckiej, po wojnie trafia do Londynu i na rozkaz generała Andersa wraca do Polski, żeby zbierać informacje dla rządu emigracyjnego. W maju 47 roku zostaje aresztowany przez UB i poddany śledztwu. Tutaj widzicie zdjęcie Witolda Pileckiego z kartoteki obozowej, a to zdjęcie z sali rozpraw, ale sądu komunistycznego. Bowiem komuniści, moi drodzy, w 48 roku skazali go na karę śmierci. Za co? Za współpracę z Niemcami. Stracony przez rozstrzelanie w 48 roku, miał 47 lat. Miejsce pochówku nieznane. Prawdopodobnie Warszawa, Powązki albo więzienie przy ulicy Rakowieckiej. Jeden z brytyjskich historyków powiedział, że to największy bohater II wojny światowej. Straty powojenne. Moi drodzy, w podziemie antykomunistyczne zaangażowanych było około 200 tysięcy ludzi z różnych organizacji. Jakieś 20-30 tysięcy walczyło w oddziałach partyzanckich. Oczywiście ta liczba cały czas zmniejszała się. Około 300-400 tysięcy zapewniało łączność, zaopatrzenie, wywiad, schronienie. Ta liczba jest tak duża, bo czasami ludzie nawet nie wiedzieli, że wykonują jakieś zadania dla podziemia niepodległościowego. Około 250 tysięcy ludzi za zaangażowanie w to podziemie antykomunistyczne było represjonowanych. Około 50 tysięcy osób zostało zamordowanych w czasie akcji antypartyzanckich bez sądu. Około 5 tysięcy osób zostało skazanych przez sądy komunistyczne na karę śmierci i z tych 5 tysięcy wyroków wykonano około 3 tysięcy wyroków śmierci. Opór społeczny. No, moi drodzy, partyzantka antykomunistyczna, żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, zwał jak zwał, to nie jest jedyny przykład oporu społecznego. Bo oprócz tego nielegalnego oporu był jeszcze opór legalny, tak zwana legalna opozycja, reprezentowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe, na czele którego stał Stanisław Mikołajczyk. Przedwojenny działacz PSL-u, człowiek, który w trakcie wojny po śmierci generała Sikorskiego został premierem rządu na uchodźstwie. On, moi drodzy, w 45 roku wraca do Polski, próbuje ułożyć jakoś te stosunki z komunistami, zostaje nawet wicepremierem w rządzie, w tymczasowym rządzie jedności narodowej. No niestety, ta jego próba współpracy kończy się tym, że musi z Polski uciekać i ucieka przy pomocy wywiadu brytyjskiego. Oprócz tego istniał jeszcze tak zwany opór oddolny, czyli wszelkiego rodzaju spontaniczne demonstracje uliczne, które zazwyczaj kończyły się starciami z UB, milicją i wojskiem. I tu chociaż dwa takie przypadki, moi drodzy. 3 maja 1946 rok, demonstracje studentów w kilku większych miastach, w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi oraz, moi drodzy, strajk dokerów w Gdańsku z sierpnia 1946 roku.
Oprócz tego takie akcje spontaniczne, niszczenia komunistycznych plakatów propagandowych, takich jak ten, który widzicie na ekranie, rozpowszechnianie, kolportowanie antykomunistycznych ulotek, czy też, moi drodzy, taka prosta rzecz jak wpisanie haseł antykomunistycznych na murach. Kościół katolicki wobec nowej rzeczywistości. No właśnie, moi drodzy, co z Kościołem katolickim? Jaka była postawa Kościoła katolickiego wobec nowej władzy? No, duchowieństwo zazwyczaj w większości było nieufne w stosunku do komunistów i taką postawę reprezentowali zarówno kardynał August Chlont, który był przedwojennym prymasem Polski, okres wojny spędził na emigracji i po zakończeniu wojny wrócił do Polski, jak i jego następca, kardynał Stefan Wyszyński, który po śmierci kardynała Chlonda został prymasem Polski i przeszedł do historii jako prymas tysiąclecia. Ale była też część duchowieństwa, która wspierała działalność zarówno opozycji legalnej, czyli PSL-u, jak i tej partyzantki antykomunistycznej. I tu mamy przedstawiciela właśnie tej grupy wspierającej partyzantkę, ksiądz Władysław Gurgacz, pseudonim Sem, który był kapelanem jednego z oddziałów wyklętych. Oprócz tego, moi drodzy, ciekawe było też podejście komunistów, bo mimo tego, że komuniści zerwali konkordat z Watykanem, to do 1947 roku starali się utrzymywać poprawne stosunki z Kościołem. I teraz pytanie, dlaczego, nie? Duża odpowiedź jest bardzo prosta. Trwała walka z podziemiem antykomunistycznym, z partyzantką żołnierzy wyklętych, więc to był jeden problem. Drugi problem, trwała walka z silną legalną opozycją, czyli z PSL-em, więc komuniści nie chcieli sobie stwarzać trzeciego problemu. Walka z Kościołem była im wtedy, moi drodzy, niepotrzebna. Ale moi drodzy, jak zobaczycie na następnych lekcjach, kiedy się uporali z podziemiem zbrojnym, kiedy uporali się z opozycją legalną, czyli z PSL-em, to zabrali się za Kościół. Oprócz tego komuniści starali się rozbić Kościół wewnętrznie, czyli tolerowali, słuchajcie, działalność tzw. katolików świeckich, skupionych w dwóch katolickich czasopismach, chociaż do końca tych czasopism nie kontrolowali. Chodzi tu m.in. o środowisko Tygodnika Powszechnego i miesięcznik Znak. Oba te czasopisma współtworzył redaktor Jerzy Turowicz, który był takim nieformalnym przywódcą tej grupy katolików świeckich. Kontrowersje. Moi drodzy, zbliżamy się do końca tego długiego odcinka. Mówiąc o żołnierzach wyklętych, trzeba też powiedzieć o kontrowersjach, które te postacie budzą. Ale tak jak mówiłem już wcześniej, moi drodzy, nie można, mówiąc o tym temacie, generalizować, czyli nie można wrzucać wszystkich żołnierzy wyklętych do jednego wora. No dobrze, moi drodzy, nie przedłużam. Przedstawię wam tutaj kilka postaci, które swoimi działaniami wzbudzają wielkie kontrowersje. Natomiast na pewno nie przedstawię tutaj wszystkich żołnierzy wyklętych, którzy w jakiś tam sposób budzą jakieś zastrzeżenia. Moi drodzy, od kogo zaczniemy? Zaczniemy od majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Major Łupaszka 23 czerwca 1944 roku we wsi Dubinki dokonał czystki wśród Litwinów zamieszkujących tę wieś. Zabito wówczas 27 osób, w większości kobiety i dzieci. I to był odwet za masakrę, jakiej Litwini dopuścili się 20 czerwca 1944 roku na Polakach ze wsi Glinciszki. Litwini dopuścili się mordu mającego znamiona czystki etnicznej w Glinciszkach, w odwecie za co major Łupaszka dopuścił się tego samego we wsi Dubinki. Moi drodzy, co by nie mówić o majorze Łupaszce, wielkim patriocie, człowieku, który przez całą okupację walczył z okupantami, to jednak to, co zrobił w Dubinkach, kładzie się cieniem na jego honorze oficera Wojska Polskiego.
Kolejny przykład to oczywiście porucznik Józef Kuraś, pseudonim Ogień. Moi drodzy, no tych kontrowersji w wypadku ognia jest troszeczkę. Natomiast, moi drodzy, nie wszystkie jego obciążają. Otóż, moi drodzy, część z tych kontrowersji obciąża ludzi ognia, ponieważ dokonali tego bez jego rozkazu. Tak było na przykład w Krościenku i to jest akurat takie wydarzenie, za które dowodzący oddziałem, który dokonał tego mordu, Jan Batkiewicz Śmigły, działał bez wiedzy ognia i wiemy, że ogień później wydał na niego wyrok śmierci. Podobnie bez wiedzy ognia doszło do zajść w Maniowach, doszło do zajść w Białce. Natomiast, moi drodzy, no, pozostałe wydarzenia, które budzą kontrowersje, działy się za zgodą ognia, działy się na rozkaz ognia i to też nie przysparza mu szczególnie chwały. Moi drodzy, Józef Kuraś Ogień to była dziwna postać, to był dziwny człowiek. To był człowiek, który bardzo często, jak już wcześniej wspominałem, zmieniał organizację ruchu oporu. To był człowiek, który na samym początku tego okresu powojennego i był milicjantem, i był szefem UB w Nowym Targu, a później dopiero zaczął tą swoją działalność antykomunistyczną. Czy był antysemitą? No niektóre z tych wydarzeń, których się dopuścił, na to by wskazywały. Natomiast na pewno te zajścia, za które ogień jest odpowiedzialny, wymagają dalszych badań. Kolejny przykład zachowania niegodnego dla oficera Wojska Polskiego to kapitan Romuald Reiss, pseudonim Bury, który dopuścił się czystek etnicznych na Białorusinach, między innymi w 1946 roku w styczniu we wsi Zaleszany. Jego ludzie zamordowali 15 Białorusinów. Również w styczniu we wsi Puchały Stare 27 Białorusinów. W Szpakach 7 Białorusinów. W Zaniu 24 Białorusinów. No i w lutym 1946 roku w Końcowiźnie jego oddział spalił całą wieś. Tutaj, moi drodzy, jeszcze jest jeden fakt dość ciekawy. Kiedy Bury został aresztowany i był sądzony przez komunistyczny sąd. No właśnie, ktoś może powiedzieć, to nie był sąd. Może i nie był sąd. Natomiast Bury dopuścił się czegoś, czego dowódca nie powinien robić. A mianowicie zaczął zrzucać winę na swoich podkomendnych. Nie wiadomo, moi drodzy, na co Bury liczył. W sprawie tych działań Burego toczyły się już sprawy sądowe, postępowania sądowe wszczynane przez IPN i IPN wskazał dobitnie, że Romuald Reiss, pseudonim Bury, no, dopuścił się w tych wypadkach czystek etnicznych na Białorusinach. Kolejna postać budząca kontrowersje to podporucznik Edward Taraszkiewicz Żelazny, ale w jego przypadku ta kontrowersja dotyczy czegoś innego. Tutaj nie chodzi o czystki etniczne, chodzi za to o spacyfikowanie wsi Puchaczów, wsi, która jest określana jako wieś skomunizowana. I w tymże Puchaczowie w lipcu 1947 roku oddział Żelaznego zabił 21 mieszkańców, w tym 10 z nich byli to członkowie Polskiej Partii Robotniczej. Natomiast 22 osoby zmarły w ciągu następnego miesiąca, moi drodzy. Działania Żelaznego można tutaj określić jako mord polityczny, tak? Spacyfikowano wieś, wymordowano tych, którzy to swoje poparcie dla komunistów zademonstrowali tym, że wstąpili do PPR-u. Kolejna osoba budząca kontrowersje to kapitan Józef Zadzierski, Wołyniak. Ja już wspominałem o nim, że współpraca z tym człowiekiem nie była zbyt łatwa i zazwyczaj źle się układała jego współpraca z przełożonymi. Tam podałem przykład, że jednego z przełożonych swoich pobił po prostu. Wołyniak dopuścił się dwóch takich haniebnych czynów, jeżeli chodzi o honor oficera Wojska Polskiego, a mianowicie w lutym 1945 roku w Leżajsku
zabił 9 polskich Żydów i 78 Ukraińców. Natomiast w kwietniu 1945 roku we wsi Piskorowice zabito prawdopodobnie 173 Ukraińców. Dlaczego prawdopodobnie? No bo, moi drodzy, ciężko jest w tej chwili ustalić dokładną liczbę zabitych. Atak na Piskorowice był odwetem za czystkę etniczną, której UPA dokonało na Polakach dzień wcześniej, 17 kwietnia, we wsi Wiązownica. UPA zamordowało w Wiązownicy 76 Polaków. W odwecie dzień później, 18 kwietnia, w Piskorowicach Wołyniak zamordował 173 Ukraińców. To jest, moi drodzy, rzecz, która no nie powinna się stać. Oficer Wojska Polskiego nie powinien dopuścić się tak haniebnego czynu. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie usprawiedliwiam absolutnie czystki, której dokonało UPA w Wiązownicy. Nie, to jest ludobójstwo, to jest czystka etniczna, ale to, co zrobił Wołyniak, też było ludobójstwem i też było czystką etniczną. I to musimy sobie jasno powiedzieć, moi drodzy. Podsumowanie. Dobrnęliśmy, moi drodzy, wreszcie do końca. Podsumowanie w formie mapy myśli. Moi drodzy, polskie podziemie niepodległościowe, powstanie polskiego podziemia niepodległościowego, żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, partyzantka antykomunistyczna. Musimy wiedzieć, że te pojęcia są w zasadzie tożsame. 19 stycznia 1945 roku dochodzi do rozwiązania Armii Krajowej przez komendanta Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego. Powstaje na bazie Armii Krajowej ROAK, czyli Ruch Oporu Armii Krajowej, który działa w latach 45-48. To są luźno ze sobą powiązane jakieś lokalne pozostałości po strukturach Armii Krajowej. Oprócz tego od 1944 roku działa organizacja Nie, Niepodległość. W marcu 1945 zostaje aresztowany generał Leopold Okulicki i ta organizacja w zasadzie wtedy przestaje działać. Razem z Okulickim zostaje aresztowanych 15 innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Na bazie Armii Krajowej zostaje powołana delegatura Sił Zbrojnych, która działa bardzo krótko, bo od maja do sierpnia 1945 roku. Na jej czele stoi pułkownik Jan Rzepecki. Delegatura Sił Zbrojnych zostaje zasilona ludźmi, którzy nie ulegli dekonspiracji, a służyli w organizacji Nie. W sierpniu 1945 roku zostaje ogłoszona pierwsza amnestia. Wielu partyzantów ujawnia się, zwłaszcza dlatego, że jest dla nich szokiem aresztowanie tych 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, jest dla nich szokiem proces tych ludzi w Moskwie w czerwcu 1945 roku i jest również dla nich szokiem obława augustowska z lipca 1945 roku. Kolejna sprawa to działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w skrócie WIN. Wolność i Niezawisłość powstaje we wrześniu 1945 roku. Twórcą i komendantem jest pułkownik Jan Rzepecki. Głównym zadaniem WIN-u jest działalność polityczna, wygaszenie partyzantki i stanie się w przyszłości partią polityczną. Z końcem września 1945 roku WIN jest największą, najlepiej zorganizowaną organizacją poakowską. Natomiast w 1947 roku WIN zostaje w zasadzie rozbity aresztowaniami. Wtedy zostaje aresztowany ostatni komendant 4. Komendy WIN, podpułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług. Zostaje on, moi drodzy, stracony 1 marca 1951 roku. I właśnie dzień 1 marca zostanie później ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żeby upamiętnić śmierć ostatniego z komendantów WIN-u. Działalność WIN-u na tym się nie kończy, ponieważ UB podszywa się pod WIN i tworzy tak zwaną piątą komendę WIN, która jest nadzorowana przez agentów UB.
Jeżeli chodzi o dowódców oddziału WIN, to możemy tutaj wymienić majora Hieronima Dekutowskiego Zaporę, kapitana Zdzisława Brońskiego Uskoka, majora Mariana Bernaciaka Orlika, podporucznika Edwarda Taraszkiewicza Żelaznego, porucznika Leona Taraszkiewicza Jastrzębia, sierżanta Józefa Franczaka Lalka i najdłużej ukrywającego się chorążego Antoniego Dołęgę, pseudonim Znicz. Podziemie narodowe, Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Moi drodzy, Narodowe Siły Zbrojne istnieją w latach 42-47. Zwalczały zarówno Niemców, jak i Sowietów i polską partyzantkę komunistyczną. Zostają rozbite w 1947 roku. Ostatni komendant NSZ, podporucznik Stanisław Kasznica Wąsar, zostaje aresztowany i na tym kończy się działalność NSZ. Natomiast druga organizacja podziemia narodowego, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które działa w latach 44-56, zwalcza głównie oddziały NKWD, KBW, UB i MO. Oddziały NZW miały dużą niezależność, dużo większą niż oddziały NSZ. Dowódcy oddziałów NSZ i NZW, kapitan Romuald Reiss, pseudonim Bury, kapitan Józef Zadzierski Wołyniak, starszy sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz Rój, pułkownik Andrzej Kiszka Dąb. Oprócz NSZ i NZW działa również Stronnictwo Narodowe, które zaczyna współpracę z komunistami. Pomysłodawcą tej współpracy jest Bolesław Piasecki, dawny działacz obozu narodowo-radykalnego Falanga, człowiek, który jest współtwórcą stowarzyszenia PAX, do którego należą katolicy świeccy, przez komunistów nazywanych katolikami społecznie postępowymi. Wojna partyzancka. Moi drodzy, ta wojna partyzancka polegała na przeciwstawieniu się całemu aparatowi bezpieczeństwa tego nowego komunistycznego państwa. Ten aparat bezpieczeństwa był reprezentowany przez MBP, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, któremu podlegała Milicja Obywatelska, czyli MO, UB, czyli Urząd Bezpieczeństwa, KBW, czyli Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W walce przeciwko temu podziemiu niepodległościowemu brało również udział Wojsko Polskie. Tyle tylko, że Wojsko Polskie nie podlegało MBP. Ono brało udział w walkach przeciwko podziemiu niepodległościowemu, ale brało tylko wtedy, kiedy znajdowało się w pobliżu. No oprócz tego jeszcze żołnierze wyklęci musieli stawić czoła NKWD, czyli radzieckiej policji politycznej, która w zasadzie stworzyła i nadzorowała Urząd Bezpieczeństwa. Ataki na więzienia i obozy koncentracyjne to było to, czym głównie się zajmowali ludzie z podziemia niepodległościowego. Te obozy koncentracyjne po wyzwoleniu bardzo często zamieniano na tymczasowe takie więzienia, w których przetrzymywano właśnie członków dawnego ruchu oporu. Przykład takiego ataku na więzienie to więzienie w Kielcach. Do tego przeprowadzono ataki na posterunki Milicji Obywatelskiej i UB. Wykonywano wyroki śmierci na milicjantach, którzy byli zbyt gorliwie podporządkowani nowej władzy, na członkach PPR-u, na oficerach Urzędu Bezpieczeństwa i na donosicielach oraz agentach zakonspirowanych wśród cywili, czy też wśród ludzi z podziemia niepodległościowego. Obrona przed obławami komunistów była w zasadzie takim ostatnim już aktem tej wojny partyzanckiej. W lutym 1947 roku ogłoszono drugą amnestię. Wielu partyzantów ujawniło się. Mimo to nadal byli szykanowani i bardzo często wracali do partyzantki. W latach 47-56 dochodzi do takiego gwałtownego spadku liczby oddziałów i pojawia się wtedy tak zwana partyzantka przetrwaniowa. Czołowi dowódcy oddziałów partyzanckich. Moi drodzy, najpierw
informacja, że tych ludzi nie należy wszystkich traktować jednakowo. Trzeba rozgraniczyć, że wśród żołnierzy wyklętych istniały trzy grupy. Pierwsza grupa, tak zwani ideowcy, to byli ci, którzy wierzyli, że wkrótce wybuchnie trzecia wojna światowa i będą potrzebni. Realiści to byli ci, którzy nie wierzyli w wybuch trzeciej wojny światowej. Bardzo często ujawniali się w trakcie amnestii, a później bardzo często wracali do tego podziemia. I trzecia grupa, zwykli bandyci, którzy brali udział w podziemiu niepodległościowym ze swoich własnych jakichś tam partykularnych, prywatnych interesów. Moi drodzy, natomiast jeżeli chodzi o czołowych dowódców, o kim można tu wspomnieć, major Zygmunt Szendzielarz Łupaszka, kapitan Stanisław Sojczyński Warszyc, porucznik Józef Kuraś Ogień, kapitan Kazimierz Kamiński Huzar. Może Danuta Siedzikówna Inka nie była dowódcą oddziału, ale moi drodzy, jest bardzo ciekawą postacią, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych. To samo tyczy się generała Augusta Emila Fildorfa Nila, który nie brał bezpośredniego udziału w tej konspiracji powojennej, natomiast no, był symbolem dywersji z czasów wojny. No i ostatni przykład, kapitan Witold Pilecki, Witold przez jednego z historyków brytyjskich nazwany największym bohaterem II wojny światowej. Straty podziemia niepodległościowego, moi drodzy, około 50 tysięcy zabitych i zamordowanych w walce, około 5 tysięcy skazanych na karę śmierci i około 3 tysięcy wyroków śmierci wykonanych przez władze komunistyczne. Opór społeczny. Moi drodzy, ten opór społeczny to nie tylko partyzantka antykomunistyczna, ale ten opór społeczny to również legalna opozycja. Legalna opozycja, którą w Polsce stanowiło Polskie Stronnictwo Ludowe, na którego czele stał dawny premier rządu londyńskiego. Oprócz tego mamy jeszcze do czynienia z takim oporem oddolnym i tutaj można by wymienić chociażby demonstracje studentów z 3 maja 1946 roku w różnych miastach w Polsce, strajk dokerów w Gdańsku z sierpnia 1946 roku, niszczenie, zrywanie plakatów komunistycznych, propagandowych, kolportowanie ulotek antykomunistycznych, czy też pisanie haseł antykomunistycznych na murach. Kościół katolicki wobec komunistów. Moi drodzy, większość duchowieństwa była nieufna wobec komunistów. Taką postawę między innymi obrał prymas polski kardynał August Chlont, prymas przedwojenny, który po wojnie wrócił do Polski i również jego następca, prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, taką postawę reprezentował. Ale część duchownych wspierała opozycję legalną i partyzantkę i tutaj przedstawicielem tego duchowieństwa był ksiądz Władysław Gurgacz, pseudonim Sem, który, moi drodzy, był w pewnym momencie kapelanem jednego z oddziałów wyklętych. Komuniści chcą dialogu z Kościołem. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że prowadzą już walkę z partyzantką. Po drugie dlatego, że prowadzą walkę z legalną opozycją. Dlatego nie chcą prowadzić walki z Kościołem, bo jest ona im niepotrzebna. Tak? Więc chcą się z przedstawicielami może nie Kościoła, a katolików dogadać. Między innymi tolerują działalność świeckich katolików. Zgadzają się na istnienie dwóch czasopism, Tygodnika Powszechnego i Miesięcznika Znak. W tworzeniu obu tych czasopism bardzo ważną rolę odegrał redaktor Jerzy Turowicz. Kontrowersje. Moi drodzy, kontrowersje budzi na pewno major Zygmunt Szendzielarz Łupaszko i zamordowanie przez jego ludzi w Dubinkach 27 Litwinów, co uznaje się za czystkę etniczną i odwet za wymordowanie Polaków przez Litwinów we wsi Glinciszki. Kontrowersje budzi porucznik Józef Kuraś Ogień, ale w wypadku Krościenka, Maniowów i Białki
Tutaj mamy do czynienia z samowolą bez wiedzy ognia. Jeżeli chodzi o wydarzenia w Zakopanem i na Turbaczu, do dnia dzisiejszego no, te sprawy są nadal wyjaśniane. Jeżeli natomiast chodzi o wydarzenie w Nowym Targu, gdzie zginął obywatel Polski pochodzenia żydowskiego, zginął za to, że wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Jeżeli chodzi o Rabkę, tutaj jedna z ofiar był to były funkcjonariusz UB, natomiast dwie ofiary były przypadkowe, co oczywiście, moi drodzy, absolutnie nie usprawiedliwia Kurasia. Kolejny przykład, kapitan Romuald Reis, pseudonim Bury. Moi drodzy, mordy na ludności białoruskiej, które są traktowane jako pacyfikacje wsi skomunizowanych, ale o znamionach czystki etnicznej. Podporucznik Edward Taraszkiewicz, Żelazny, Puchaczów i śmierć 21 Polaków za to, że wstąpili do PPR-u. Mówi się tutaj o pacyfikacji skomunizowanej wsi, o tak zwanej czystce politycznej. I ostatnia postać, kapitan Józef Zadzierski, Wołyniak, który w Leżajsku dopuścił się czystki etnicznej, w Piskorowicach również dopuścił się czystki etnicznej, która była odwetem za czystkę etniczną, którą UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, urządziła Polakom ze wsi Wiązownica. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Długi ten odcinek dzisiaj był, strasznie długi, ale niestety nie da się opowiedzieć o żołnierzach wyklętych na szybko, bez budzenia kontrowersji. Mam nadzieję, moi drodzy, że te historie przedstawiłem wam w sposób obiektywny. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne lekcje i kolejne filmy. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie ten kanał. Do zobaczenia. Przypominam, że partnerami dzisiejszego odcinka była Plus Edukacja, Szkoły Policjalne i Liceum dla Dorosłych, Oddziały Kalisz, Poznań, Wrocław, Księgarnia Kaliska, Antykwariat i Pracownia Reklamowa New Art.